tym konkursie, ten jeden skok? Skok fatalny, już przed progiem, tam gdzie zbierała się woda i były wolne tereny jazdowe, dojechałem tak jak wyćwiczyłem sobie na treningach, ale w szybkich warunkach i po prostu przed progiem już straciłem równowagę i w tym momencie było po skoku. To była troszkę taka powtórka z drugiej serii Mistrzostw Polski, kiedy też padał też. Bo cały czas przez cały tydzień, kiedy trenowaliśmy w szczytku, tory były super, był mróz, stąd ustawiłem taką naprawdę fajną pozycję dojazdową, bardzo aktywną. A tu na zawodach zupełnie inne warunki, z którymi po prostu sobie nie poradziłem i tutaj też nie można zwalać na warunki, bo w sumie wszyscy mieli jednakowe, ale niektórzy zawodnicy potrzebują aktywnej pozycji, wiem się teraz troszkę innej i było widać, że dzisiaj właśnie był taki podział, niektórzy sobie zupełnie sobie nie poradzili, a inni jakoś dali radę i pokazali, że w każdych warunkach po prostu. A jak przebiegał czas tych spokojnych treningów ostatnich? No niektóre treningi wypadły nam z powodu wiatru i złych warunków, bo też by tutaj w mieście chcieliśmy troszkę więcej poskakać, ale przez silny wiatr nie dało rady. W szyrku trenowaliśmy właściwie od wtorku. Tamte warunki były lepsze, ale także wiatr przeszkadzał. Staraliśmy się wybierać takie pory treningu, żeby to było bezpieczne i żeby te treningi miały sens, więc myślę, że tak 80% założonego planu w tym tygodniu zrealizowali. A prezes Mosowicz mówił, że właśnie druga seria została odwołana przez tory najazdowe, przez zły stan. Czy twoim zdaniem to dobra decyzja? Czy jednak może warto było skakać? Czy nie ma sensu w takich warunkach? Według mnie, jeśli ja miał podejmować decyzję i miałbym zacząć oponować, według mnie powinna zostać odwołana pierwsza seria gdzieś w połowie konkursu, kiedy pojawiły się naprawdę problemy, no bo niektórzy zawodnicy, nawet skacząc po mnie, mieli bardzo duże problemy z tym. I szczerze mówiąc, w momencie, kiedy Lukas Rawa skoczył chyba nim 20-30 metrów, byłem pewny, że już odwołają, bo to już troszkę były jakieś jaja, ale no, widać, że na siłę po prostu dociągnęli tą pierwszą serię i wtedy byłem już pewny, że druga seria się nie odbędzie, ale wiadomo, jak to zwykle bywa, próbuje się zrobić, ale no, nie było sensu zupełnie skakać z ulicy. A czy stawiasz sobie jakieś cele na polskie konkursy Pucharu Świata? Na pewno jakiś cel będzie, no nie chciałbym o tym głośno mówić, bo moja sytuacja jest troszkę taka nieciekawa, no zobaczmy, jakie będą warunki, na co pozwoli pogoda i na co pozwoli forma. Jest jeszcze parę dni na spokojnie treningi. Myślę, że takim głównym celem będzie zadowolenie siebie i kibiców, wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Mógłbyś pokrótce zaprosić kibiców na konkursy w Polsce? Tak, serdecznie zapraszam na konkursy w Wiśle i w Zakopanem. Dzięki, Maciek.